rzucam się na niego. Rzucaj się. Rzucam się na niego. On się tam odsuwa. Ale ja go udrapłem, tak? I go boli. I teraz, jeżeli on pomyśli, udrapnął mnie. To się odwrócę. Odwróci się. To się odwrócę. To się odwróci. A jeżeli... Czyli nie zapomni i to już będzie błąd. Tak, i to jest pierwszy taki krok do przegranej, bo być może się okazać, że ten przeciwnik jest dużo lepszy od nas, dużo silniejszy, bardziej wytrzymały lub cokolwiek bądź. Dzięki. Proszę bardzo. Na zdrowie. I nie potrafimy określić kogoś, po jednym oczywiście tak, można, jest niebezpieczny, bo szybki, bo duży, nie wiem, ma duże oczy, dużą brodę, wysoko skacze, jakkolwiek bądź, nie ma znaczenia. Ale na to potrzeba czasu, wielu lat treningu, wielkiego doświadczenia i jeszcze bardzo dużej odporności na stres. Nie da się. Jeżeli będziemy to rozpamiętywać, będziemy mieli z tym problem. I sprawa następna, to o czym Marcin powiedział, on mnie zranił, czyli udrapnął, tak? Trzeba być przygotowanym na zranienie. Czyli jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek starcia, bardzo prawdopodobne jest, że ktoś czymś nas zrani, upadniemy. Jeżeli będziemy się przed tym bronić, jesteśmy przegrani. Dlaczego? Ludzie mają wdrukowane w tej chwili do głowy takie pojęcie, że nasze ciało musi być ładne i bezpieczne. To są kosmetyki, to są lekarstwa, to są ochroniarze. Jeżeli będziemy się o to martwić, to całkowicie zapominamy o tym, jak przetrwać. Jak możemy walczyć, nie być zranionym. Bo bronimy się. To nie, tu nie może mnie dotknąć. A tam nie może. O, źle krzywa mnie spojrzał. Nie. Spojrzał, zranił, nie ma znaczenia. Życie idzie dalej na tej zasadzie. I teraz zapytam się wam wszystkim o jedną rzecz. Pomyślcie i oczywiście kto będzie chciał. Dlaczego, z jakiego powodu bylibyście w stanie zabić innego człowieka? Samoobrona. Tak, ale jaki powód? Samoobrona nie jest powodem. Znaczy w zasadzie nie ma dobrego powodu. Pytanie, jak bardzo... Się boimy? Lęk, tak. Chyba lęk jako podstawa, ale... rzeczywiście bylibyśmy w stanie to uczynić. No właśnie, czy tak naprawdę, wiesz, bo to się mówi o odruchu, tak? Czyli na przykład ja mówię z swojej perspektywy, odruch ochrony mojego syna, tak? Ale też nie wiem, czy bym to zrobiła w momencie, kiedy nie ma do takiego. Tego doszło. Idziesz w dobrą stronę. Dlaczego ja o tym mówię? My jako Słowianie mamy bardzo mocno zakodowane w genach pojęcie rodu. Ród to jest podstawa, która nas pozycjonuje w tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Nie ma rodu, praktycznie nie ma nic. I teraz jest pytanie, co jest ważne? Przetrwanie rodu? Czy chyba nie byłbym w stanie, albo byłbym, a może jednak nie? Dlatego się zapytałem, z jakiego powodu bylibyście w stanie zabić? Znaczy dla mnie to jest ochrona dziecka, to jest podstawa. Ochrona rodu. Jeżeli można, to ja bym chciał ludziom wdrukować takie pojęcie ochrona rodu, ród, rodzina. Bo dziecko to jeszcze nie jest ród. To może być matka samotna z dzieckiem, to może być ojciec samotny z dzieckiem, tak? To może być dziecko z sierocińca, które jest zagrożone, też można zabić. Chodzi o ród. Słowianie bardzo mocno pilnowali swoich rodów i na pole walki Słowianki przynosiły wodę. One stały zawsze z tyłu. Były zawsze z tyłu za polem walki. One opatrywały rany, one zbierały rannych, żywiły, leczyły i tak dalej. Ale ta kobieta, ta rzęczyni właściwie, bo kobieta to jest bardzo obraźliwe słowo, ta rzęczyni jest też tym miejscem, z którego wychodzi nowy potomek. I ją trzeba bronić. Dlaczego w Jasyr brano nie tylko mężczyzn? Niestety geny kiedyś się kończą, są potrzebne geny. To nie będą ludzie, którzy nie będą to potomkowie, którzy będą pretendować do wysokich stanowisk, ale to będą zdrowe geny, to będą nowe geny, silne geny. W związku z... To też o poligonii, tak? Tak, dokładnie. W związku z tym bierze się w jaser kobiety. Słowianie bronili swoich kobiet i dzieci. W stadach zwierząt, a szczególnie widać to u lwów i u goryli, jeżeli samiec alfa przestał dominować w tej chwili, a potomstwo jego istnieje, to ten, który staje się samcem alfa, natychmiast zabija jego potomstwo. Nie ma znaczenia, w jakim wieku to jest. Natychmiast eliminuje. Geny jego mają przetrwać.
I o to żeśmy walczyli cały czas, nie o to, czy ktoś będzie miał milion hektarów czy ziemi, czy będzie miał władzę nad tym, nad tamtym, nie. Chodzi o własny ród, o bezpieczeństwo własnego rodu. I teraz tutaj się kłania cała filozofia tej haki. Pomijam przy walkę przeciwnika jeden na jeden, tak tutaj przed chwilą to Marcin uczynił. Chodzi mi o walkę grupą. Jeżeli za taką grupą nie stoi kobieta, nie stoi żeńczyni, to ona jest dużo mniej wydajna i słabsza, aniżeli grupa, za którą stoi żeńczyni. I za chwileczkę to zrobimy, zobaczycie, jak to wygląda. Ja nie chcę tutaj sugerować niczego, ale jest to czuć. Jest to czuć, a chociażby w tych rodzinnych stadach, że tak powiem, wystarczy, że mężczyzna nie ma wsparcia i praktycznie jego możliwości maleją o 50-80%. Jemu się nie chce, on by coś zrobił, ale nie wie co. Takie czasami głupie. A co byś myślała, jak to zrobić? Nie pantoflarz, to nie o to chodzi. On szuka wsparcia. Jeżeli to wsparcie jest, a energia żeńska jest bardzo silną energią, wtedy to wszystko funkcjonuje całkiem inaczej, na wyższych obrotach, z wyższą siłą, a jeżeli jeszcze ta żeńczyni stoi za i wspiera, autentycznie wspiera... Jest za mężu. Tak, jest za męża, dokładnie. Nie ma możliwości, nie za męża jego teraz, tylko męża, mężowie. Mężowie, ci, którzy walczą, tak? Jeżeli ona będzie wspierać, to nie ma możliwości, żeby ktokolwiek ich pokonał. Kto stał na górze i nie podeszli, Mariusz? Nie pamiętasz. Taka jedna żeńczyni... Wanda. Wanda stała na górze i nikt nie podszedł. Nie śmieli. Tak. I onieśmieleni. To znaczy? I nikt nie podszedł. To jest właśnie istota tego, dlaczego w naszej kulturze energia żeńska jest tak istotna. Łada, bogini Łada, jest praktycznie od wszystkiego. Tylko teraz, jeżeli ktoś się zapyta, tam Łada, wszystko fajnie, babka, nie babka. Dobrze. Popatrzcie na inne manipulacje religijne, tak to nazwijmy. Tak? Izyda, Matka Boska, to tam jeszcze jest z tych, bo ja tam dużo nie pamiętam. Ale to chodzi właśnie o to. Ta energia żeńska jest obrazowana w jakiś tam sposób, a my ją mamy tu namacalnie w tej chwili w postaci czworo, tak? Raz, dwa, trzy. Trzy. Trzy, troje. No to akurat fajnie się zebrało. Bo to jest akurat fajnie. To jest akurat fajnie, no. Ja wiem nawet prawie. To mi się podoba, to jest elegancko. A dlaczego mówię trzy? Raz, dwa i trzy. Bóg w trzech postaciach. I to tak wygląda. Jeżeli to jest śmieszne, bo dla wielu osób to, co powiedziałem, wydaje się śmieszne i oni to pojmują w relacjach rzeczywistości tej tam betonowej, czyli samochodu, mieszkania, dobrej imprezy i tak dalej, komuś mordę obić w trójkę i mu się wysypały kredki z tornistra, to nie sztuka, nie? To taka prawda jest. A jeszcze go tam skopali, ale była jazda, nie? To nie na tym to polega. To nie na tym to polega. Szacunek dla przeciwnika to jest pierwsze. Drugie, nie rozpamiętywać tego, co się stało. I trzecie, wybaczyć lub umiłować, zwał jak zwał, żeby nie wracać już do tego, żeby nie było czegoś takiego, że ktoś chce jeszcze... Ten ktoś już tam gdzieś wyjechał, ale on go jeszcze pamięta, zanim chciałby pójść, jeszcze mu tam przyłożyć, bo ktoś mu tam kiedyś coś powiedział lub go tam szturchnął. Zabrał mu, tak jak Pawlaki, trzy palce mu zaorał, trzy palce mu zajechał. I to znowu jest charakterystyczne, trzy palce. Także to właśnie o to chodzi. Słucham, może jakieś pytania, zanim przejdziemy do praktyki. Tylko dodam to o tym raz, dwa, trzy, to jest tak. Mama, tata, trzy i potem nie zmienisz. Tak, cztery. Mama, tata, trzy, tak. No ale to właśnie... Energię się ścierają, to wychodzi trzecia. No ale to tak jest, tak energie działają, no trudno, no. Nie ma... Słucham, pytania jakieś, bo na pewno są, a jeżeli nie, to się urodzą. Dobrze, ja mam pytanie. Kto jest chętny, który chciałby wziąć udział w prezentacji takiej już fizycznej haki? Albo inaczej, no to... To może jeszcze, to najpierw jeszcze mamy chwilę jeszcze do nagrania. Pokaż inne rzeczy. Buława, jeszcze wytłumacz, jak widziałem też buława i... Tutaj są chętni. Dobrze. Więc teraz... Aha! Bo ja chcę to poczuć. Takie coś. Słuchajcie, to przyszło do nas od naszych braci z Indii. I cała filozofia polega na tym, ja bym potrzebował... O, tamten patyczek, ten zielony, ten, o tak. Załóżmy, że jesteśmy na polu walki. Tam jest chmara przeciwników.
i przychodzi nam rąbać, no to jest, nie wiem, miecz, szabla, nie ma znaczenia, może być maczuga, rąbać cały dzień. Czyli, bo to też nie, to jest trochę, dla mnie to jest trochę za ciężkie. Ja musiałem wziąć coś innego. Przepraszam. Weź coś innego. Aha. Mariusz, tu się nagrywa? Tak, jeszcze jest. Nie wiem, miecz, szabla, bez znaczenia, zwał jak zwał. I cały dzień, bez wytrwania musimy ciachać tego przeciwnika, musimy go ciąć. Cały czas to musi działać, nie ma czego... Mało tego, musimy jeszcze się poruszać. Co jest nam potrzebne? Kondycja, siła i wytrzymałość. Żeby utrzymać taki miecz, który ważył... szabla ważyła około kilo 200, tak? Żeby można było cały czas ciąć. Kilo 200. Żeby tym machać, nie da się. Nie da się bez utrzymania odpowiedniej kondycji. W związku z tym mamy coś takiego. Używając takiej maczugi można sobie bardzo dobrze wytrenować i wyrobić chwyt i kondycję. Ja przede wszystkim i koordynację ruchową, bo to jest bardzo ważne. Ja tylko tak pokażę, jak to wygląda, a później wam wytłumaczę, o co chodzi. Żeby tym machać pół godziny, wow. Nie można spróbować. To nie waży dużo 5 kg. Ja mam w domu 20 i jednoręcznie, żeby ją wyciągnąć tutaj, tu. O. To jest walka mieczem. Wtedy możemy pół dnia ciąć, pół dnia walczyć. A ja mam jeszcze jedno pytanie. Przy tym ruchu, który masz taki bardzo płynny ten ruch. Rozumiem, że też jest wykorzystanie siły środkowej, siły centrum. A, centrum. Bo teraz jeżeli... Mariusz, mogę cię prosić? Bo ty jesteś chyba największy, nie? I najładniejszy. Dobrze. Słuchajcie, Mariusz jest dużo większy ode mnie. Chwyć mnie, proszę, drugą ręką. Mocno. Ja go nie jestem w stanie... Przepchnąć, tak? Trzymaj. Ręką tego nie zrobię. Ale ciałem zrobię. Jeszcze raz. Ręką nie... Nie da się. Energia przychodzi, idzie tu. I to samo jest... Stań. Opieraj się, mocno. Stąd. Ręką. Ile ty ważysz? Nieważne. 100 ładnie i trochę. Stąd. Moja ręka może podnieść 30-40 kg maksymalnie. Ale moje całe ciało waży około 70-80 kg. W związku z tym ja korzystam z siły całego ciała, wagi całego ciała. Stąd przychodzi energia, wchodzi tu i wraca z powrotem. Mogę jeszcze? Chwyć, drugą proszę. O. Wiem, jak to działa, dlatego, nie? No to wtedy wykorzystuję jego siłę, żeby mnie nie wyłożył, nie? I żebym mógł tym machać, zwróćcie uwagę na ten ruch. Szczególnie go widać przy jednej ręce.
nabieram i oddaję. Nabieram, oddaję, tak? Chcąc walczyć, trzeba mieć siłę, czyli chwyt. Wyrabia się chwyt. Gwarantuję, że po 5 minutach każdemu z was ręce już tutaj zaczną odmawiać posłuszeństwa, nie? Po 15 minutach pierwszy raz wszędzie będziecie mieli zakwasy. A po miesiącu trenowania czymś takim, bo tu jeszcze są maczugi, ja nie przywiozłem ich dzisiaj, ale czymś takim, wyrabia się bardzo dobrze koordynację ruchową. Nie ma znaczenia, prawa strona, lewa strona. Bo ja prawą machałem, ale lewą tak samo. Nie ma znaczenia. Ta koordynacja jest tak samo dobra. I ludzie, którzy mają Parkinsona, powinni taką koordynację wykonywać. Ja nie mówię, że machać tym, bo tym się nie da w tym wieku, niestety. Ale ruszać rękoma. Ja prowadziłem zajęcia z qigongu dla starszych osób i dla nich zrobić coś takiego, w ten sposób stanąć i zamknąć oczy, to kończy się tym. Kończy się tym. To jest tragedia. Ludzie są stąd odcięci do dołu. A jeżeli to jesteśmy odcięci, nie będziemy tym efektywnie walczyć. W związku z tym trzeba coś z sobą zrobić, żeby można było bronić swojego rodu, tak jak kiedyś, jeżeli szedł chłop, w cudzysłowie, bo to też nie jest tak do końca, że na polu walki była kupa chłopów z grabiami, widłami, dzidami, tak, czy czymś tam, tylko byli ludzie, którzy mieli pojęcie, jak posługiwać się mieczem, mieli wypracowany chwyt i siłę przez to, co robili. Być może to, co nam się mówi, nie do końca jest prawdą, że spędzali cały dzień na polu, bo tego nie wiemy. Nie wiemy, czy byli szkoleni, czy nie. W każdym razie ich zdolność do walki i sprawność fizyczna była dużo, dużo większa aniżeli nasza w tej chwili. I do tego to właśnie służy. Żeby wypracować w sobie dobrą koordynację ruchową, siłę i przede wszystkim kondycję, bo potrzebujemy efektywnego działania przez kilka godzin. Rycerze byli zakuci nie w stal, czyli taką płytę, tylko byli zakuci w kolczugę. A specyficzny sposób zaplatania tej kolczugi, czyli kółeczek, działa jak akumulator. Można rąbać cały dzień i nic się nie dzieje. Po zdjęciu tej kolczugi praktycznie jest człowiek rozładowany. Nie? I to samo jest z japońskimi tymi zbrojami papierowymi. One są zrobione w sumie z papieru, bo taka jest prawda, tylko są układane w specyficzny sposób. I to jest człowiek, który całe życie był szkolony do zabijania, czyli jak ciężki karabin maszynowy, jak wpada na pole walki, to dla niego, w cudzysłowie, tysiąc takich tam, o, stojaczków, to nic nie robi. Tym bardziej, że nie musi ich przeciąć, on ma tylko zranić po to, żeby go wyeliminować z walki, nie? A on jest do tego szkolony, typowo jest szkolony. Jak zwrócić uwagę na ludzi, którzy trenują kendo, czy mają cokolwiek wspólnego z japońskim mieczem, akurat tu jest ta trapa tego, zwróćcie uwagę, rękę tutaj, w nadgarstku, mają gdzieś tej średnicy. Tutaj. To jest właśnie odtrzymanie miecza. To jest odtrzymanie miecza, nic innego. Tam się nic innego nie dzieje. To jest tylko i wyłącznie to. Cały dzień cięcia i nic więcej. Także mówię, trzeba coś z sobą robić, żeby można efektywnie własny ród chronić. I to nie ma znaczenia, czy to będzie miecz, czy trzeba będzie za kimś biegać i go dogonić, żeby skopać. To tyle. Słucham, może jeszcze jakieś pytania. Ja właśnie chciałem zapytać o te miecze, no bo w sumie dzisiaj to już nie używa się mieczy, nie? Tylko jest ta broń maszynowa, palna i tak dalej. I to, tam mam coś takiego dla pasjonatów przyniosłem. Będziemy mogli sobie obejrzeć. To jest kolejny element tej takiej mojej, może nie pasji, ale chęci nauczenia współplemieńców, tak to nazwijmy, umiejętności obrony i przetrwania. Tam jest karabin wyborowy. I chciałbym, żeby ludzie się nauczyli obsługiwać takie urządzenia. Bo one są w tej chwili na porządku dziennym, tak ty powiedziałaś. Miecz jest mało używany, on ma bardzo krótki zasięg, nie? Jeszcze trzeba biegać za kimś. A tam się można położyć, tylko trzeba wiedzieć, jak kogoś trafić z odległości 1,5 km. Ja bym chciał tego nauczyć tych, którzy chcą. Bo taka jedna osoba potrafi, w cudzysłowie, może nie obronić, ale potrafi. Zresztą historię snajpera z Afganistanu pamiętacie, nie? No. On potrafił zapobiec utracie siły bojowej plutonu.
I to jest bardzo ważne, czyli jeden gdzieś tam dobrze posadowiony, dobrze wyszkolony potrafi ochronić cały oddział. I to jest właśnie to. A ta reszta, która idzie tam, ma się umieć tym posługiwać i ma mieć wystarczającą siłę, żeby mogła biegać i siekać, i siedź cały dzień. Bo to o to chodzi. To tak to wygląda, jeżeli na pytanie, bo są mało popularne. Tak, mało popularne, ale w pewnym momencie, jak się amunicja skończy, to jest taka mała dygresja. Ty, a czym ja mogę teraz, nie? Karabinem się nie da. No to trzeba wyciągnąć szaszkę. Tą taką krótką, kozacką szaszkę, która niczym nie jest podobna do normalnej szabli, ale jest bardzo efektywna. Ona jest dość krótka, ale bardzo szybka, nie? Bardzo szybka i można nią bardzo łatwo operować, tak jak operowali Rzymianie. Te miecze też były dość krótkie. Bo owszem, dystans jest bardzo istotny, natomiast w starciu ta broń do niczego się nie nadaje. Tu jest potrzebny taki kozik, żeby można było ciachać raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Takim ich oplić. Tak, to tak ma być. W starciu to się do niczego nie nadaje. To nie jest walka w dystansie. Nikt nie będzie stał się, kłaniał, tylko przyjdzie, tak, przepraszam, tak powiem, przypierdoli i pójdzie dalej. To tak to działa w tej chwili. Tu nie ma czegoś takiego, że ktoś będzie się zastanawiał, dystans, nie ma dystansu. Nie. Mamy tam pójść, pozamiatać i wrócić. W 100%. Słucham. Ja mam takie dziwne pytanie. Słucham. Nie ma dziwnych pytań. Słucham? Masz dzieci? Mam. To jest dziewczyna czy chłopak? Dwoje chłopców. Jaki ma nieco wieku? A dlaczego pytasz? Chodzi mi o to, w którym momencie naprawdę masz bardzo dużą wiedzę, masz bardzo duże doświadczenie. Dziękuję. Masz umiejętność mówienia do ludzi, co sugeruje, że miałeś możliwość uczenia już trochę ludzi, bo musiałeś się nauczyć do nich mówić. W którym momencie zacząłeś się bać, że nie zdążysz przekazać tej wiedzy swoim synom i że może nie zdążysz ich ochronić? To nie jest tak. Takie obawy, powiem w ten sposób, takie obawy nie miałem nigdy, chociażby tylko dlatego, bo moi synowie poczęli się stosunkowo wcześnie. Wcześnie to znaczy nie jak miałem 15 lat, tylko krótko po ślubie. To są wczesne lata 20, że tak powiem. W związku z tym ja miałem wystarczająco czasu na to, żeby w momencie, kiedy dojdą do tego wieku, gdzie będą mogli się czegoś nauczyć, jakąś tam świadomość zaczną zdobywać, ja jeszcze będę wydolny. Że będę mógł pójść z nimi pograć piłkę, coś im tam, wiesz, głupio się zabawić, cokolwiek bądź, nie? Ja szanuję ludzi, którzy w wieku 60 kilku lat mają dziecko, które ma pół roku. Szanuję, nie mam nic przeciwko temu, ale współczuję temu dziecku, nie? I teraz tak, jeżeli człowiek jest w cudzysłowie normalny, a ja mam nadzieję, że jestem taki w tych standardach, przekazuje pewną wiedzę sukcesywnie. I teraz jest pytanie tego typu. Jeżeli się trafi ojciec, który który każdego przeciwnika musi zniszczyć totalnie, to będzie dziecko pchał w kierunku właśnie takiej agresji. Nienawiści. Tam, ty musisz, ty sobie nie pozwól, co, oplucie, to trzeba mu tam... Nie. Natomiast druga strona też nie jest dobra, bo to, wiesz, synek, dobra, ci kopnę jeszcze raz, ale to nie jest, wiesz, nie, to tak nie działa. Gdzieś naturalnie się wytworzyła taka sytuacja, że moje zainteresowania pozwoliły na przekazanie pewnej takiej wiedzy dobrze zmiksowanej, tak to powiem, zbalansowanej. Czyli owszem, nie stawiaj się, ale nie bądź znowuż taki zawistny, żebyś musiał koniecznie oddać. No mój młodszy syn był taki, że w piaskownicy potrafił sprawę załatwić sam w wieku 4 lat, nie? Tu siedzi dziecko, ja to widziałem osobiście. Coś tam to dziecko mu zrobiło, on odszedł, wrócił się, klepnął plaskaca mu założył, ten spadł i było po wszystkim, nie? Ja to rozumiem, dzieci tak funkcjonują, ale nie można tego poochlebiać, tak? Nie można mówić nie. Natomiast cała sytuacja sprowadza się tylko i wyłącznie do rodzica. No taka jest prawda. Do tej głowy rodu, nieważne która to jest strona, to nie ma znaczenia. I z jakim nastawieniem ta głowa rodu przychodzi, inaczej, chce prowadzić ten ród, tą rodzinę. Jeżeli w sposób agresywny, niestety, to będą w cudzysłowie bandyci. Jeżeli znowuż w bardzo uległy sposób, to będą ofiary, dokładnie tak. I znaleźć ten korzystny środek jest bardzo trudno. Natomiast ja uważam, że takim wyjściem z tego problemu jest potraktowanie swoich dzieci jako partnerów, równorzędnych partnerów. Nie jako własność, czy słuchaj, ty musisz, nie, jako partnerów.
Ja tak mam w tej chwili z moją wnuczką. Jeżeli ona przychodzi do mnie, w większości jest tak, że jak przychodzi malutkie dziecko, cześć dziadek, dobrze, przychodzi, cześć wnusia. Po pierwsze to jest rzęczyni, a po drugie to jest człowiek, który jest po prostu niski. I to jest wszystko. Ty mówisz o tym, że w tym momencie ty wchodzisz do świata dziewczynki, a nie odwrotnie, więc... Nie mów takiej rzeczy tutaj teraz, nie? W sensie wchodzisz do jej świata, bo zniżasz się... Tak, do ja ją traktuję jako równorzędnego partnera. I zaczynasz interesować się jej światem. Tak, tak. Dzięki temu ona jak wyrośnie, to nie będzie szukała mężczyzny, bo nigdy nie musiała o niego zabiegać. Wzorzec ma taki, że to oni przychodzą i o nią zabiegają. I to jest właśnie, to jest rola nasza w rodzie. W całej rodzinie. Niestety, traktując dzieci protekcjonalnie, czyli z góry, ty musisz, ty jesteś taki, ty i tak dalej, tworzymy potwory, które w przyszłości będą potencjalnie albo na pewno będą agresywne i będą chciały sobie zawłaszczać cokolwiek bądź. To nie działa, bo to się kończy konfliktami, a konflikty są nam niepotrzebne. W związku z tym, kiedy stworzyło się to naturalnie, być może ja także specyficznie jestem, jak ktoś mi się pyta, skąd ty to wiesz, to ja odpowiadam, po prostu wiem. I to jest wszystko. A skąd, to mi się nie pytajcie, wiem. Natomiast traktując ludzi równorzędnie, czyli na swoim poziomie z szacunkiem, można bardzo dużo osiągnąć, wręcz można zażegnać wiele konfliktów. Marcin był tego świadkiem. Robiliśmy próbę tak zwanej kontyny. Ja wam to później pokażę. Co to jest kontyna, to może później. Natomiast jeżeli chodzi o walkę, te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, one się na polu walki sprawdzają, a szczególnie jeden na jeden. Zasada, no nie Aikido, bo to nie jest Aikido, to tylko zostało uwypuklone przez Aikido, zasada, która mówi nie prowokuj sytuacji. To jest takie tak zwane, jak to się nazywa z japońskiego? Zapomniałem. Irimi. Irimi, czyli wejście. Irimi, wejście. Moje irimi nie jest tylko tutaj, moje wejście nie jest tu. Moje wejście jest już tam. Jeżeli ja czuję, że tam się coś dzieje, ja się odwrócę, już tam nie pójdę, tylko będę sobie szukał miejsca, gdzie będę mógł się schować. Ale jeżeli ja tam pójdę świadomie, to znaczy, że prowokuję sytuację, która może być dla mnie niekorzystna. Czyli moja uwaga, mój fokus już jest tam. Już mogę się spodziewać, a tam jest piątka. Nie, no czterem to bym dał radę, ale piątce to nie. A to ja sobie pójdę, nie? W ten sposób. Tak to ma wyglądać. Jeżeli nie jesteśmy w stanie podołać pewnym sytuacjom, a pchamy się, no to sami sobie robimy krzywdę. Ale właśnie nasza uwaga, nasz fokus na sytuację, która nas otacza, powoduje to, że jesteśmy w stanie zareagować dużo wcześniej i nie zapobiec temu, bo nie będziemy temu zapobiegać, tylko po prostu zmienić sobie swoją ścieżkę. Przejść na drugą stronę ulicy, zawrócić, nie wiem, usiąść, poczekać, przejdą, nie wiem, wypić setkę mniej na przykład, nie? Albo setkę więcej, no. Także to właśnie o to chodzi. My, nas nie ma tutaj, my jesteśmy wszędzie, tylko nie tutaj. Tej zasady, o której mówisz, nauczyła mnie moja mama. Jak przyszedłem z podwórka, brawo, zapłakany, bo coś tam i wyrażam to, a ona jednym pytaniem, a po co tam poszedłeś? Właśnie. I co? A potem zacząłem myśleć. Zostałem mędrcem. I tak działa, i tak to działa, i tak to właśnie działa, nie? Tak. A zamiast ci obciąć skrzydła, tak. Przepraszam, dzieci zatkać uszy. Po co gnoju tam polazłeś? Pierdolić ci nie tak, tak. Skrzydła obcięte, dziecka nie ma. I tak to działa właśnie. Nie? U mnie w większości wypadków tak to było, chociaż to jest trudne. Powiem, że bardzo trudne, nie? No, ale warto. Warto. Taką anegdotkę chciałem powiedzieć odnośnie tego nadgarstka, o którym mówisz, że tam ci szermierze japońscy mają. To ty opowiadaj, ja będę demonstrował. W Polsce może troszeczkę inaczej tą szablą władano. I jest taki obraz chyba Chełmońskiego, jak lecą ułani z szablami i z rękoma odgiętymi tak. Tak. I